Tak jak przed 2 godzinami w Sieradzu, muszę zacząć od tego, że blisko już końca tej kadencji i trzeba myśleć o podsumowaniach. Pytać o to, co uczyniliśmy, o to, co powinniśmy jeszcze uczynić. No i zadać to pytanie najbardziej zasadnicze. Czy ta nasza droga, na którą wyruszyliśmy przed 4 laty, a w innym sensie już wiele, wiele lat wcześniej, jest drogą właściwą? Czy idziemy w dobrym kierunku, do właściwego celu? I może najpierw powiem kilka słów na temat tego zagadnienia, które podnosimy już od wielu lat. Podnosiliśmy w opozycji, podnosimy teraz, kiedy jesteśmy przy władzy, z tym, że teraz w sensie praktycznym. Chodzi o równość. Oczywiście równość ma bardzo różne wymiary, ale w tym wypadku chodzi o tą równość, która odnosi się do sytuacji różnych regionów naszego kraju, ich mieszkańców, a także do tego podziału, który istnieje w Polsce, istnieje także gdzie indziej, to znaczy podziału między miastem a wsią. To jest to kręg większości wiejskich, chociaż mamy tutaj też ogromne zakłady przemysłowe z największą elektrownią w Europie, czyli Bełchatowem. Ale przede wszystkim jest to wieś i rolnictwo. I wobec tego wypada zadać pytanie, co uczyniliśmy w tej dziedzinie? Co zyskała, bo sądzę, że można powiedzieć, że zyskała polska wieś w ciągu tych ostatnich kilku lat? Otóż zyskała przede wszystkim to wszystko, o czym jeszcze wspomnę, ale co dotyczy wszystkich, dotyczy całego kraju, także mieszkańców miast. To znaczy ma bardzo poważny udział w tych wielkich transferach społecznych, które zostały dokonane. To jest łącznie 85 miliardów złotych. Niemała część tej sumy, bardzo poważna, chociaż trudno tutaj ustalić dokładny procent, znalazła się na polskiej wsi. Wsparła polską wieś. Podniosła poziom życia polskiej wsi. I to już jest samo przejście, bardzo dużo. Sądzę, że nigdy w polskich dziejach nie było tak, żeby w krótkim czasie polska wieś uzyskała tyle. Choćby, powtarzam, tylko z tego tytułu. Ale uczyniliśmy także inne rzeczy. Przede wszystkim zabezpieczyliśmy polską ziemię, bo była zagrożona. Wiem, że to budziło różne kontrowersje, ale to jest konieczne. To jest konieczne, bo w przeciwnym razie moglibyśmy w stosunkowo krótkim czasie, przynajmniej licząc ten czas historyczny, który liczy się troszkę inaczej niż czas życia człowieka, zacząć mieszkać w kraju, gdzie ziemia należy do innych. Ziemia musi być polska. Musi należeć do polskich rolników. I tu chodzi nie tylko o te ograniczenia dotyczące zbywania i nabywania polskiej własności rolnej, ale chodzi o to, także o to wszystko, co dotyczy gospodarowania tą ziemią, która znajduje się w ręku polskiego państwa, a która powinna się znaleźć przynajmniej w zdecydowanej większości w rękach polskich rolników. Tu też zmieniliśmy zasady. Nie wielkie koncerny, a gospodarstwa rodzinne mają tą ziemię przejmować, dzierżawić, przejmować na własność. Oczywiście celem jest własność. Chcemy umocnić polskich rolników, polskie rolnictwo. Ale chcemy oczywiście służyć także tym wszystkim, którzy nie są rolnikami,
ale także mieszkają na polskiej wsi. Bo dzisiaj większość mieszkańców polskiej wsi to już przecież nie ci, którzy żyją z ziemi, tylko ci, którzy żyją z różnych innych zajęć. I o tym także pamiętamy. Jest kolejna sprawa, to znaczy podnieśliśmy dopłaty do paliwa. Dzięki temu łatwiej i oszczędniej można gospodarować. Zostały zmienione zasady ubezpieczenia polskiej ziemi, polskich rolników. Będziemy w tym kierunku jeszcze szli, ale to, co zostało w tej chwili zrobione, to już jest dużo. I wreszcie znaleźliśmy bardzo pokaźne środki. W zeszłym roku to było 2 miliardy 200 milionów złotych na to, żeby pomagać rolnikom w nieszczęściu. Tym nieszczęściem była susza. I tak samo będzie w tym roku. Będziemy pomagać. Są już decyzje rządu. Czyli krótko mówiąc, polską wieś wspieramy. Jeżeli spojrzeć na wyniki, na relacje między gospodarstwem domowym na wsi i w mieście, to ta różnica, te nożyce, które były kiedyś bardzo szeroko rozłożone, dzisiaj są już bardzo wąskie. To znaczy ta różnica się bardzo zmniejszyła. No, przypomnijmy sobie, że większość polskich dzieci rodzi się i mieszka na wsi. I choćby z tego tytułu nastąpiło to zmniejszenie. Wspieramy także koła gospodyń wiejskich, wspieramy ochotnicze straże pożarne. Będziemy wspierali dalej, będziemy to rozwijali, będziemy wspierali inne organizacje społeczne na wsi. Chcemy uczynić wszystko, by życie na wsi i życie w mieście, jeżeli chodzi o dostęp do wszelkich dóbr, i to nie tylko tych materialnych, ale także duchowych, było na równym poziomie. To samo zresztą dotyczy mniejszych miast, a także tych średnich. Będzie jeszcze o tym mowa, kiedy 7 września w Lublinie będziemy mówili o naszym programie. Ale ja mówię w tej chwili tylko o tym, co już zostało zrobione. Powtarzam, chcieliśmy wesprzeć polską wieś, mówiliśmy o tym dużo przed wyborami, w latach opozycji i uczyniliśmy to, dotrzymaliśmy słowa. Jaki był, proszę Państwa, warunek tego, żeby tego słowa dotrzymać? No, przeprowadzenie tego wielkiego programu społecznego, o którym tu mówiłem, podnosząc jego aspekt wiejski, ale który przecież dotyczył całego społeczeństwa. Wymieniłem tutaj nawet sumę 85 miliardów złotych po tych ostatnich nowych transferach. To już jest naprawdę bardzo dużo. To jest kilka procent, około 4% PKB. Jeżeli chodzi o wsparcie rodziny na przykład, to jesteśmy w tej chwili już w czołówce europejskiej. Jeżeli chodzi o wydatki na wsparcie rodziny, a przecież nie jesteśmy państwem bardzo zamożnym. To naprawdę duże osiągnięcie. Nie chcę się powtarzać, bo większość z Państwa przecież wie o tym, co zostało dokonane, jakie transfery. Te 500+ to jest pewien symbol, ale przecież zostali wsparci także bardzo poważnie na 9 miliardów złotych dodatkowych, czyli prawie 60% wzrostu niepełnosprawni. Jest ta wyprawka szkolna, jest obniżenie podatków, jest teraz już system bezpodatkowy do 26 roku życia. I można by to jeszcze mnożyć. Z tego wszystkiego mamy wzrosty, wzrosty dochodów, wzrosty płac. Podnieśliśmy też bardzo znacznie pensję minimalną. Pensje w Polsce w ogóle wyraźnie wzrosły. Mamy bardzo dobry wzrost gospodarczy. Ale czy to by wystarczyło, Szanowni Państwo, mówię w tym momencie o wzroście gospodarczym, gdyby trzeba było tylko w oparciu o wzrost gospodarczy zrealizować ten wielki program społeczny. Ten akt sprawiedliwości, bo to, co działo się w Polsce w ciągu poprzednich 20 kilku lat, to była naprawdę wielka niesprawiedliwość. Tylko część polskiego społeczeństwa korzystało ze wzrostu.
Ten wzrost zaczął się za rządów Jana Olszewskiego w 1992 roku i od tego czasu trwał. Czasem był szybki, nawet przeszło 7%, czasem bardzo wolny, na przełomie lat 90. i 2000. 1%, ale zawsze jednak był. Poza jednym rokiem, chociaż to wiemy dopiero dzisiaj, że nie było żadnej zielonej wyspy, tylko w Polsce PKB też spadło za czasów rządów Tuska, wtedy, kiedy głoszono tą zieloną wyspę. Ale to w gruncie rzeczy był tylko incydent. Ale jest pytanie o sprawiedliwość, jest pytanie o to, kto na tym korzysta. Czy wszyscy, w każdym razie wszyscy, którzy na to zasługują, a miażdżąca większość społeczeństwa poza jakimś marginesem na to zasługuje, czy też tylko niektórzy. I to niekoniecznie na najlepszych zasadach. Otóż wczoraj bodajże, i zresztą już też o tym mówiłem w Sieradzu, ale te słowa trzeba będzie powtarzać, słowa premiera Morawieckiego. Powiedział on, że polski budżet, a można powiedzieć szerzej, polskie finanse publiczne przestały być bankomatem dla przestępców podatkowych. I proszę Państwa, żaden wzrost gospodarczy, nawet, ja mówię o to oczywiście teoretycznie, bo to było nie do uzyskania, szybszy niż ten, który mieliśmy w ciągu tych lat, nic by nie pomógł, gdyby w dalszym ciągu ten bankomat działał. A żeby ten bankomat zlikwidować, to trzeba było mieć wolę. Oczywiście brak powiązań z tymi, którzy korzystali z tego bankomatu i umiejętności. Myśmy mieli wolę, żadnych związków z tym kryminalnym światem i okazało się, że mieliśmy umiejętności. Minister Banaś, w tej chwili minister finansów, przedtem wiceminister finansów, projekt KAS-u, tej Krajowej Administracji Skarbowej, opracował jeszcze za czasów rządów lat 2005-2007. Kiedy te rządy się kończyły, pamiętam, że, a byłem wtedy premier, że przyniósł mi takie 5 potężnych tomów przygotowanych już rozwiązań prawnych, zarządzeń, rozporządzeń, ustaw, żeby to stworzyć. Wtedy oczywiście nie tylko tego nie stworzono, ale pan Rostowski miał na punkcie pana Banasia jakiś wyraźny kompleks, bo wielokrotnie, chociaż on wtedy gdzieś pracował w NIK-u w Krakowie, i nie uczestniczył w polityce, o nim wspominał. Zresztą niezbyt grzecznie. A to on właśnie głównie przyczynił się do tego, że bankomatu już nie ma. I ta umiejętność działania, ta determinacja, ta gotowość odparcia różnego rodzaju nacisków, bo oczywiście naciski były, różnego rodzaju propagandy, to jest też nasza cecha. To jest cecha rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja często powtarzałem, tamci by tego nie mogli zrobić, nie tylko dlatego, że nie chcieli, a nie chcieli, tylko dlatego także, żeby nie umieli, nie mogli. I jeśli dzisiaj ktoś sądzi, że ich władza to utrzymanie tego wszystkiego, jak dzisiaj głoszą, chociaż niedawno to wyśmiewali i twierdzili, że nie będzie pieniędzy, jeżeli ktoś sądzi, że to może być prawda, to ja chciałem wyprowadzić te osoby z błędów, bo oni nawet gdyby bardzo chcieli, to po prostu nie potrafią i nie mogą. Sądzę, szanowni państwo, że można powiedzieć, odnosząc się do tego pytania, które postawiłem na początku swojego wystąpienia, że ta droga, którą idziemy, jest we właściwym kierunku. Idzie ku celowi, jakim jest Polska sprawiedliwa, Polska zasobna, bogata, niczym nie ustępująca naszym zachodnim sąsiadom, bo takiej Polski chcemy i taka Polska jest możliwa. I na tej drodze uczyniliśmy pierwsze kilka bardzo ważnych i długich kroków. Ale żeby uzyskać cel,
to trzeba iść dalej. I teraz 13 października nasi rodacy, my wszyscy będziemy podejmowali decyzję, czy iść dalej do przodu, czy się cofnąć. Czy się cofnąć do tego, co było. Ale to hasło, które kiedyś rzuciła pani Holland, nie wiem dlaczego później całe listy z licznymi podpisami były do mnie kierowane, że ona tego nie powiedziała, co powiedziała, no ale powiedziała. Otóż, szanowni państwo, ona pewnie rzeczywiście powiedziała to z serca, ale powiem tak, myliła się, bo nie będzie tak, jak było już i oni wygrają. Będzie dużo gorzej. Dużo, dużo gorzej. I tutaj mówię nie tylko o tych aspektach materialnych, ale także o tym, o czym dzisiaj szerzej mówić nie chcę, o aspektach duchowych, o tym, jak będzie wyglądało nasze życie, nas, Polaków, zwykłych Polaków, przeciętnych Polaków, jak będzie wyglądało życie katolickiej większości w Polsce. Nie daj, Panie Boże, żeby się coś takiego wydarzyło. Ale mam nadzieję, że się nie wydarzy. Ja jestem głęboko przekonany, że zwyciężymy. Ale, szanowni państwo, to zwycięstwo nie przyjdzie samo. Nie przyjdzie z przekonania, że zwyciężymy. Musimy ciężko pracować. To nie jest tak, że mamy coś w tej chwili na pewno. Ta kampania musi być przeprowadzana z takim wysiłkiem, jakby chodziło o sprawy najważniejsze. Dlaczego? Bo chodzi o sprawy najważniejsze. Chodzi o przyszłość Polski, o przyszłość Polaków. Chodzi o naszą pomyślność i o naszą wolność. I dlatego musimy zwyciężyć, ale pracą, pracą i jeszcze raz pracą. Ja jestem głęboko przeświadczony, że tutaj pod kierownictwem Antoniego Macierewicza ta praca będzie przeprowadzona z najwyższą energią, z całą determinacją. Bo to, co uzyskaliśmy w poprzednich wyborach, to dużo, to bardzo dużo. Ale to jeszcze raz zacytuję lewicowego, żeby nie powiedzieć jeszcze bardziej, ale bardzo wybitnego poetę. To za mało, za mało, za mało. Trzeba więcej. Dziękuję państwu.